Stuttgart Zeglingu, tak nazwaliśmy nasz festyn rodzinny. Jest pięknie, jesteśmy w parku przy ulicy Ogrodowej. Dzisiaj to takie jakby troszeczkę otwarcie tego parku, bo pierwsze rozdanie imprezowe w nim po jego remoncie. Cieszymy się bardzo. Festyn rodzinny, sztuka recyklingu, recykling, ochrona środowiska to rzeczy bardzo modne. Sporo się mówi o segregacji śmieci ostatnio w całym kraju, również w Kamiennej Górze. I postanowiliśmy w ramach właśnie Święta Miasta Dni Kamiennej Góry rozpocząć takim spotkaniem rodzinnym, plenerowym, w którym wszystko dotyczy ekologii, recyklingu, segregowania, zdrowego trybu życia. Podzieliliśmy cały teren na kilka stref. Jest i strefa sztuki, gdzie pokazujemy, że z rzeczy, które się najczęściej wyrzuca, można zrobić piękne, artystyczne historie. Za chwilę będzie przemarsz takich wielkich kukieł udekorowanych właśnie śmieciami, które są najczęściej wyrzucane, ale mogą służyć zupełnie czymś innym. Tutaj można złożyć lekarstwa, baterie, sprzęt AGD, wymienić się różnymi historiami, które są w domu niepotrzebne, wyrzucamy, a przecież można przynieść tutaj i wziąć sobie coś innego, a podarować komuś coś innego, a więc tego typu stymulacje, bo o to chodzi. Myślę, że w tym kierunku i Kamienna Góra, i my Polacy, i Polska zmierza i to jest taka próba połączenia przyjemnego z pożytecznym, czyli przyjemnie, bo spotykamy się i uśmiechamy i jest eko jedzonko i jest bardzo przyjemnie i uśmiechy, a przy okazji sporo informacji takich formalnych, prawda, od psich pakietów począwszy, skończywszy na tym, w jaki sposób będziemy teraz od lipca segregować, bo ustawa nowa weszła, bo mamy tutaj specjalistów w Kamiennej Górze, którzy też mają swoją strefę informacji i o tym informują, a więc taki miszmasz, z którego wynikają same fajne, przyjemne rzeczy. To są takie też stoiska, nasze drewniane stragany, a więc jesteśmy w takim klimacie swojskim, ekologicznym również, przy którym właśnie oprócz takich no, bardzo zabawowych historii, czyli malujemy twarze, wykonujemy różne śmieszne rzeczy, bo jest strefa sztuki też przy tych straganach, no ale na tych straganach również są specjalne właśnie pojemniki na różne baterie, na rzeczy. Tam są ulotki, informacje, również zdrowa żywność, która tutaj razem z nami jest, czy rękodzieło na straganach, bardzo dużo, sporo dzisiaj takich elementów wykonanych z rzeczy odpadowych przez artystów ziemi kamiennogórskiej. Stąd ten klimat takiego festynu troszeczkę jarmarcznego. Fajnie. Jesteśmy zaskoczeni bardzo pięknie tym, że ludzie nie przechodzą tylko gdzieś tam obojętnie, ale zatrzymują się. Zaskoczeni jesteśmy tutaj bardzo mocno, jeżeli chodzi o właśnie zużyte lekarstwa, baterie i o te pytania do urzędników, do specjalistów. Dzieci, wiadomo, biorą udział w zabawach, bo troszkę nagród mamy śmiesznych, a więc to jest sprawa jasna, ale dorośli. Dorośli tak bardzo aktywnie, z takim wspięciem pozytywnym, o co chodzi, jak segregować, gdzie zanieść, gdzie przynieść Czyli to napięcie takie w społeczeństwie Kamiennej Góry jest związane z tym, z segregacją śmieci, z ekologią. A mówimy dzisiaj o wszystkich elementach związanych z tym, żeby było dookoła czysto, przyjemnie, żebyśmy o tym myśleli i w tym kierunku zmierzali. No i fajnie, bo i dorośli, i młodzi, a więc młodzi, młode dzieciaczki jakby uczestniczą w tym, że dorośli interesują się tym, mówią o tym, bo to przez właśnie takie działania, one chyba są najbardziej skuteczne, można zmieniać mentalność, myślenie nas wszystkich. To miał w ogóle taki fantastyczny pomysł, żeby ten park miejski wyremontować. Opowie nam pan? W kilku słowach, bo historia jest dosyć długa. Ten park zawsze był wizytówką miasta, nawet wtedy, kiedy nie wyglądał najlepiej. W związku z tym już od dłuższego czasu mieszkańcy zgłaszali temat, że warto by było. Oczywiście zawsze brakowało pieniędzy, ale udało się pozyskać środki unijne i dzięki tym środkom udało nam się ten park odbudować. On jeszcze nie wygląda tak, jak powinien. To jeszcze dużo jest przed nami pracy, no ale cieszymy się, że w centrum miasta powstała taki ładny park. Jeszcze musimy pomyśleć, żeby wokół kamienicę odnowić i wtedy dopiero będzie to wyglądało tak, jak trzeba. Ja również cieszę się, że się udało zrobić, chociaż ten remont budzi duże kontrowersje. Nie wszystkim ten park się podoba, no ale każdy ma różne gusta. Ja powiem, że mi się podoba. Jeżeli będziemy tylko o niego dbać, zwłaszcza będziemy pilnować naszych mirusińskich, czy nasze psy i koty, ja myślę, że w tym parku będzie nam miło przebywać przez najbliższe, mam nadzieję, wiele lat. Pokaz mody ekologicznej, a w pokazie Maciuś, tak? Uwaga! Prawda, o, cudownie, jest Maciuś na scenie. Maciuś ma na sobie piękny, ekologiczny płaszcz na każdą pogodę, który bardzo jest do niego dopasowany, elegancki cylinder. Ups, właśnie nam spadł z głowy, ale wszystko jest okej.
Mamy piękny cylinder i piękny płaszcz. Maciuś nam się zaprezentuje. Maciuś, pomachaj nam. Machamy do kamery, tutaj, do zdjęć. Pięknie. Uwaga. Następna. Następna nasza modelka idzie. Nasza modelka ma na sobie piękną spódniczkę oraz ekologiczny naszyjnik. Opakowania po jakimś sprzęcie MP3 chyba. Można go także wykorzystać. Uwaga, zapraszamy. Proszę się pokazać. Ładnie się przejść po scenie. Maciuś pięknie się przechodzi. Następna. Dziękuję wam. Możecie już zejść ze sceny, dobra? Schodzimy, Maciuś. Uwaga, zapraszam na następną modelkę. Następna modelka ma naszyjnik z kartonu po ryżu bodajże. Tak, z tego także można robić naszyjniki. Spódniczka z gazety, chyba miała jeszcze bransoletkę, ale nie wiem, czy jej przypadkiem nie zgubiła. Zaprezentuj się, pomachaj. Przejdź się ładnie. Wszystkie kamery na ciebie patrzą, dziękuję. Schodzimy. Zapraszam następną modelkę. Możecie wejść we dwie. Kolejne modelki. Jedna ma na sobie naszyjnik w kształcie takiego jakby słońca z kartonu. Obie mają piękne cylindry. Jedna ma na cylindrze niebieski kwiat. Drugi naszyjnik wykonany z butelki. Tak, z butelki. Kółeczka wycięte z butelki, zawiązane na sznureczku. Oprócz tego oczywiście nasze spódniczki. Ładnie się ukłońcie. Pięknie, dziękuję. Kolejny chłopiec, Bartek. Zuch Bartek wskakuje na scenę. Bartek tutaj, tak jak Maciek, ma piękny płaszcz niebieski, który może być również przeciwdeszczowy, złapany paskiem, a także cylinder. Oprócz tego ma bransoletkę z trójkątami i kołami z kartonu. Uwaga, uwaga! Masz na imię jak? Radusia. Radusia. Bogusia. Bogusia. Marcelina. I Marcelusia. Dobrze. W takim razie, pierwsza kręci Radusia. Radusiu, kręć kołem fortuny, tylko mocno. Hop! Ochrona przyrody. Radusiu, czytam ci pytanie z tego działu. Uwaga! Uwaga, uwaga! Radusiu, dlaczego na terenie lasu nie wolno hałasować? Ponieważ by się wypłaszczyło zwierzęta. Bardzo dobrze! Brawo! Punkt dla ciebie! Brawa dla niej! Wszyscy biją brawo, kto ma siłę w rękach! Dziękuję panu bardzo! Teraz? Siostra ma na imię jak? Radusia? Bogusia, Bogusia! Bogusiu, kręć kołem! Kręci się koło, kręci. Zobaczymy, co też wykręci nam to koło. Mamy tutaj gospodarkę leśną. Jak to strasznie brzmi. Czy strasznie groźnie. Mamy, uwaga, Bogusiu, gdzie hodujemy, gdzie się hoduje sadzonki, takie małe sadzonki drzewek? Bogusia odpowie. A ty ci poglądają, nie odróżnia was. Bogusiu? W szkółce leśnej. No w szkółce leśnej. Punkt dla ciebie. Mamy 1-1. I teraz Marcelusia kręci kołem. No i znowu gospodarka leśna. Cóż za profesjonalistki. Uwaga, uwaga. Czy na terenie lasu można rozpalać ogniska, moja droga? Nie, bo się podpalą drzewa albo krzaki. Tak, możesz coś podpalić. Brawo! Trzy, po jednym punkcie macie. I teraz druga rundka. Uwaga, Radusia pierwsza. Która zdobędzie 2 punkty? Wygrywa nagrodę. Uwaga, uwaga, rośliny! Mamy. Wymienię teraz 3 drzewa. I powiesz mi, które z wymienionych przeze mnie drzew ma największe liście, dobrze? Uwaga, olcha. Wierzba, klon. Klon. Świetnie, klon ma takie paluszki, takich 5 paluszków ma. Świetnie, klon, brawo, 2 punkty na ciebie, masz już nagrodę. Teraz Bogusia.
Bogusia kręci kołem. Kręci, 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 kręci. Ależ jej wykręciło to koło roś. Zwierzęta. Zwierzęta? Zgadza się. Mamy. Uwaga. Czy żubr jest w Polsce objęty ochroną? Tak. Dobrze. A w jakiej księdze się ten żubr znajduje? Księdze, która mówi o ochronie roślin i zwierząt. Ona jest, jaka kolor ma taki, ta księga? Czerwony. Tak, w czerwonej księdze. Bardzo, że 2 punkty, Bogusiu, masz nagrodę. I teraz Marcelusia kręci kółeczkiem. Zobaczymy, co wykręci. Gospodarka leśna. No widzę, że tutaj pani chyba będzie leśniczym. Marcelina będzie pracować u nas w nadleśnictwie. Tam się już przygotują szefowie na Marceliny pracę. No, gdzie jest ta gospodarka leśna? Mamy, 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 mamy. Uwaga! Co jest największym producentem tlenu na całym świecie? Rośliny. Drzewa. Brawo, drzewa! Brawa tych pań, brawa bijemy mocno, pan kamerzysta też bije brawa, proszę państwa. I pani Agnieszka z urzędu też bije brawa. I pan Andrzej z centrum też bije brawa. I panowie ze spoko, spoko, spoko też biją brawo, dziękuję. Wam bardzo dziękujemy. Schodzimy ze sceny, idziemy po nagrody, moje panie. Chodźcie, chodźcie, a na scenę zapraszamy zespół. Na zdrowie, nikt się nie dowie, jak osmakujesz, tak się zepsujesz. Sam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic na zdrowie. Ani lepszego, ani droższego, bo dobre mienie, perły kamienie. Także wiek młody i dar urody, miejsca wysokie, władze szerokie. Dobre są ale, gdy zdrowie wcale, gdy nie masz siły i świat niemiły. Klejnocie drogi, mój dom ubogi, oddany tobie, ulubuj sobie. Babcie, prababcie zbierały zioła, te, które rosną wśród nas dookoła. Najpierw suszyły, później parzyły, wieczorem zdrową herbatkę piły. Twoje zdrowie dbaj należycie, bo no jak umrzesz, to stracisz życie. I stracisz wszystko to, co posiadasz, no i z żywymi już nie pogadasz. Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jak osmakujesz, tak się zepsujesz. Sam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic na zdrowie. Sam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic na zdrowie. Ruszamy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, śpiewamy. Żyje nasza ziemia, cały czas się zmienia. My ziemię czystą za 100 lat. I uwaga, zapraszamy proszę bardzo, dzieciaki. Ziemia nasza ziemia, cały czas się zmienia. My szukamy ziemię po nas świat. Pięć złotych, 2 średnia, 4, a najmniej.
że popcorn i bawę popularną ślinę. Nie, 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 nie.